Dobra, możemy grać. Na szczęście. No i moi drodzy, ogólnie zaszły pewne zmiany. 3 godziny opóźnienia w naszych nagrywkach to jest chyba raczej już standard. Prawda, chłopaki? Też tak sądzę. Nie. Nie. Co dobrze poszło. I ogólnie mamy tutaj kilka nowych modów. Mamy kilka nowych modów, począwszy od tego, że już w tej chwili nie musimy pojedynczo na przykład zombiaków lutować, co jest moim zdaniem świetne. I na przykład, jak sobie podejdziemy tutaj do tej hordy, którą utłukliśmy. Ja bym postać właśnie powiedziała, ja pierdolę. No bo wszystko przetłumaczone. O, i tak jak widzicie, w tej chwili mamy tutaj cały stack ze wszystkich zombiaków z okolicy, które mam tutaj oczywiście w zasięgu. Więc jeżeli chcemy sobie podrzeć ubranko czy coś innego, bez problemu sobie to teraz możemy zrobić w ten sposób. O, pyk. Z każdego zombiaka nam to oczywiście ściąga. Co jeszcze tam dodałem? Ogólnie zombiaki teraz podczas śmierci mogą zacząć krzyczeć jako ten ostatni swój dech. Co oczywiście sprowadzi nam więcej zombie. Myślę, że aktor lubi to. Aktor. Ty pszo. O ja. Nic. Żyję. Niestety. Będzie ciekawie. Ciekawe, co zrobi pierwsze lekarstwo. Właśnie. Dzięki, że mi przypomniałeś. No, nie powiedziałeś tego? Nie. Tego jeszcze nie powiedziałem. Na pewno? Tak. Ogólnie teraz możemy spotkać zombiaki, które są, że tak powiem, medykami z przeszłości i mają lek na wirusa. Czyli w tej chwili... Ale ty... Właśnie, dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale nie zmniejszyłem, czy nie zwiększyłem czasu przeobrażenia. Ile jest to, no? 2 minuty 3. Aha. Czy nie, tam bodajże 12 godzin, nie, to więcej, przepraszam, 12 godzin w zomboidzie. To więcej trochę. No, ale ogólnie możemy znaleźć lekarstwo na raka, czyli na zachowanie i żarty aktora. Ja tak niemożliwe. Nie, ja się tak do niego dzisiaj przypierdoliłem, to ja nie wiem. To już tak... Wybielacz. Przyzwyczajenie. Tak sądzę. Troszkę UI poprawiliśmy. A co my zmieniliśmy w UI? A na przykład te plecaki. A, to, że są te kratki, okej, okay, faktycznie, masz rację. Ty wiesz, że o tym zapomniałem? Powinno, lepiej widać wszystko. Powinno. A jak będzie, to zobaczymy. I ja te lampy halogenowe to już tutaj kurwa rozkładam, bo normalnie jest ciemne jak w dupie. Jakiś. O, bywasz domek. Że co? Bywasz domek. Ty nasz domek widzisz? Tak. Jaki nasz domek? Bywasz zamek, powiedziałem. A, bywasz zamek. Ja usłyszałem, widzę wasz domek. What the fuck? Widzę wasz domek. No serio, ja usłyszałem, widzę wasz domek. Paranoik. No, to są jakieś jaja. Już miałem bez problemu. A może widzi. A może widzi. Sprawdźcie krzaki. Nie, krzaki to nie. O, od razu... Cię ruszają, to Wietnam. O, i tip od widza się przydał. Jak się klika shift i lewy, to się odsłania i zasłania zasłony. To jest świetne, dzięki. No właśnie, no i począwszy od tego też UI, o którym mówił Turcjan, mamy tutaj w tej chwili pokazane, co dają poszczególne perki. Czyli na przykład, jeżeli jest powyżej 50 stresu, mamy tam 10% mniej obrażeń od broni białej i tak dalej. To jest, myślę, że bardzo fajne. Bo widzimy dokładnie, co nam zabiera. Chociaż myślę, że to tylko przez chwilę będzie fajne, bo to będzie irytować. No bo w sumie, no jak wiesz, że na przykład masz pragnienie na drugim poziomie, to już wiesz, że nie masz na przykład leczenia i tak dalej. No ale wiedziałeś o tym wcześniej? Nie znałem dokładnych procentów, ale wiedziałem, że to jest zmniejsza. W sensie, że coś, że zmniejsza to, co właśnie zmniejsza, ale nie wiedziałem w jakim stopniu. No. Więc to tak wygląda.
Co jeszcze? Jakie to mody jeszcze były? Na przykład stanie na tym samochodzie. A, no właśnie, możemy na ciężarówkach stać. Czy ciężarówkach, na... Jak się te samochody nazywają? Pick-upach? Na jeepach. To są chyba jeepy. Czym były pick-upy? Pick-upy, przepraszam. Nie, dobra, masz rację. Pick-upy. Pick-upy, tak. Insurgenty z GTA. Dokładnie. Coś się nam pcha. Słyszę. Zaraz pójdę. Już pójdę. Ale to tak nie za bardzo mogę w tej chwili. Ale sobie tego nie włączę po prostu. Wiecie, ja jadę z akumulatorem. Jesteś. Bo to już siódmy dom sprawdzam. Jakiegoś zombiaka przejechałem, ale to te mniejsze. A my z Kipi chyba musimy się rozładować i zaraz jedziemy dalej. Wyglądała trochę jak stara babcia, ale to mniejsza. Szkoda, że motorem. Daj mi tylko jeszcze parę tych drzewek ściąć. Okej. A, i dźwięki palenia papierosów. To jest najważniejsze. Całe szczęście dźwięk nie nagrywa. Jesteś okrutny. Może w sumie zostać w tym miejscu. Ale mnie ujebał. Zombiak? No. No i byśmy mieli pierwszą ofiarę. To akurat ten mi od tyłu wziął. Dzisiaj nie pierwszą w sumie. Jak to nie pierwszą? Nie, no tamta się nie liczyła moja. Chwilę umarł dwa razy. Dwa razy, ale poza nagraniem to raz, i dwa, jak testowałem mody. Chcę postać to zrobił. Tak. Z tym wszystkim samym, masz rację. Z cheatowaną. Weź, kurwa, nie denerwuj mnie nawet. A gdzie ty aktor jesteś? O! To jest. A ja! U sąsiada. Mechanik zawsze na miejscu. Wszystkie drzewa. I to zrobiliście ten samochód w końcu, czy nie? No właśnie mu naprawiam. Naprawiam. Będzie akumulator. Naprawiony. Widzę, że Turcja to jak prawdziwa kobieta. Naprawiony. No. Powinno być. A pani skrzynie biegł do wymiaru. Masz ten kawałek, czy nie? Płynie do spryski. Panie, płynie do spryski. Patrzcie mi w imię. Jeździ. Klucza masz, siedź i jedź. Ten olej hamulcowy mi wymieni też. Kurwa, brytki do tego. No. Przywiozłem akumulator, potracałem przy tym jakąś babcię. A działa? W furce działa. Tylko jedzie! O, a ty bez przyczepy. To jest ten typ, co mówi, że hamulce panu piszczą, posmaruje panu smarem tarczę. Ta, frytki przywieźć. A mam jak też. Będziesz tam w okolicy, to może brać. Smacznego. Jak samochód zapierdala! Czyli nie co? Mogę nie wykręcić. Jednak... Coś ty mu zrobił. Akumulator. Na akumulator. Aż widzisz. Ja nie mogę wykręcić, on za szybki jest. Widzisz. Jak się ten ogranicznik wsadza? Shift. Nie widzę swojego kursora. No dalej zapierdolę, nie mogę nie wygracić. Widzisz, stówka się należy. A nie mogę tu podjechać, bo tu jest kurwa płot. Gra pewnie mnie załapie, że mogę podłączyć. Teraz jest tak dobry. Że się rozpierdoli na pierwszym płocie, świetnie. Pewnie da. Już mam kurwa na walkę z płotem. To jaką nierówną? A to już twój problem. I jeszcze UI wyłączyłem, no żeż. Miałem przywieźć akumulator, przywiozłem akumulator.
O częściach samochodowych nie to było. Ty? Nie, to zombie. Co on tu robi? Czemu on jest w naszym domku? Zaśpił się. To weź go zrobi. Co to zrobiłem. O, dobra. Poradziłem sobie. Kurwa. Ja pierdziu. To jebaniec stał tak po prostu i się patrzył. No się patrzy się. I boję, że tu jest ich więcej. Nie pozwolisz siebie Laszkowi patrzeć? Niech on się kurwa patrzy na siebie, cwaniaczek. A nie na mnie. To są pisma. Ej, a bo to jest czasopismo elektronika numer 4. Czasopismo? Czasopismo. Aha, w sensie dobra, do craftingu. Mhm. Czemu książce myślałem, że jest czasopismem? Macie książkę to o piwnicach? No. Zobaczcie sobie, jak się teraz nazywa, ile masz to spuszczenie. Kurczę, boję. Nie wiem, czego szukam. A, wiem już, czego szukam. Wiem, czego szukam. Wow, jak to skręca? Miałeś akumulator, masz akumulator. Kurwa, już z ciężarówki wyciągnął. Miałeś sportowe, mamy sportowe. Jeszcze mu źle popatrz, no. Elin już nie mam. Ty, otworzyłeś bramę, a tu zombiaki, kurwa. Tylko czekają, żeby wyjść. Żywność, materiał, podręczniki. A, marudzisz, idę cały samochód rozmontować. Co, nie? Ja potrzebowałem elektryki po tą trzeci czy czwarty? Trzeci. Trzeci, kurwa, no właśnie. Otwórz bramę. Nie. No otwórz. Dobra, to czemu? Elektryki już nie może dać. Bo ją rozjebie. Czego? Dlatego. Czego? No ale się ten Turcjan chamski zrobił, matko boska. No bo bramę mnie chce otworzyć. Jakbyś mi się tak do mnie odzwał, to ja bym ci nie otworzył. Chamstwo. A tylko spróbuj ją zamknąć, jak będę wjeżdżał, nie? Zrób to. No dobra, będziesz strzał, to naprawdę, trudno. A, i otworzył. Aktor wierzy w ciebie. Wjeżdżaj, kurwa. Ła! Która reakcja? Wow, moja reakcja, ja pierdolę! No sumie akurat. No przestraszyłem się, że wjeżdża moim autem jeszcze pierdolę niż to w któryś murek. No właśnie, auto jest wypełnione. Kto będzie płakał? Ja będę płakał, bo ja będę musiał później szukać części. Miłego. A dziękować. To dzieci te akumulatory rzucić. Dobrze. Dobra, ja się już szykuję na wyprawę. Dobra, ja wracam. Rozwiązałem te pozostałe kłody, co tu były. Dzięki wielkie. Pozostałe, no nie wszystkie właściwie, tylko z pozostałych lin. Tu jeszcze trochę i tak zostało. Ale moja postać nie ma siły na to, żeby to przenosić, więc... Jak napadało nareszcie. Dobra, sorry bardzo, tego srebrnego już nic z nim nie zrobię. O co, o czym? On już jest tak rozwalony. Przeskoczyłeś przez okno, czy przez coś? Ja? No? Nie.
Nie wiem, czy teraz jakiegoś kolegi nie będę miał. Ale mam parę czasopism nowych. Wiesz co, Turcja, jadę po samochody. Jadę na samochody. Czekaj, czekaj, ci dam napierw. Może to przeczytaj. Dobra, wziąłem młot. Więcej. O, tu jeszcze są. Jadę na parking. No czekaj, chodź tu. Po co? No chodź sobie przeczytasz rzeczy. Okej. Okay. Kurwa, czemu każda skrzynia jest na maksa? No. Wszystkie są na maksa. Tego też ale chciałbym... Ale kurzysz. Chciałbym sobie ogarnąć trochę tych skrzynek po drodze. Nie wiem, głupie to nie jest. Gdzie ty jesteś? No, przecież w samochodzie stałem. Nie. Ja nawet teraz podskoczę po to, a ty nie wiem. Dobra, masz ogarnij to. Ogarnij sobie coś tutaj. Okej? Okay. I zaczytaj. Ja lecę po to już. Powinno być wszystko nowe. Nie mogę tego otworzyć? Jaja sobie robicie? Dobra, bierz szybokręt. Dobra, jadę na auto. Gdzie mi się pomóc? Ja będę teraz wydobywał auto. No dobra, to ja w tym czasie na auto jadę. Można by było jechać na coś innego, ale w świecie zombie tego nie ma, więc no. Na co? Jedymy pełna nysa. A Torek, na co ty byś chciał jechać? Jadymy na... no. No to można wygrać za talon. No nie mam pojęcia, co na... można wygrać za talon. Wyjaśnij. Na coś i balon. Chuja. O, chuja za talon? Turcjan, ja tam nie wiem, ale... Bałem się Turcjan, że nie o to chodziło. O co chodzi? No... Jakby... Dlaczego mam non-stop niepokój? A, nie zapytałem. Chciałem sobie pojechać na parking przy tym... przy stacji paliw zombiaków nawalone. Pomóc ci? Nie no... Hordy nie ma, chyba wytłukę... O, zaraz będzie. Ogólnie zrobiłem sobie nową postać. Ej, macie może alkohol? O panie. Już my też mamy. A macie tabletki nasenne? O panie. No to połączcie to proszę. Ja cały kurwa wyniosłem przecież na plecach ten Peter. Nie no, połączcie to i smacznego. Wyśpijcie się na wieki. Pamiętasz jak mówiłem, że z moim szczęściem to te zombieki tutaj... Któryś na pewno wyda fajne dźwięki. Serio? To wybiłem dosłownie chyba z 5 już za jeden krzyknął. To dobrze. Sytuacja 1/100 aktor. Dziwo, nie ma ich więcej. Bo one dopiero się schodzą. Ma zasięg chyba 300 kratek czy 200? Tak. 300. 200? Nie wiem. 300. No widzę właśnie. I co, schodzą się? Nie, po prostu tamte z poprzedniej hordy się nie ruszyły. Serio? Nie. Fajnie wiedzieć, że zombek sobie przez pilar przechodzi. Takie rzeczy były... No w sumie to wszystko.
gdzieś miałem. Gdzieś miałem całą skrzynkę na ciuchy. Powiedzmy, że to będzie to. Już więcej ich w okolicy nie widzę. Więc biorę się. Biorę się za rozkręcanie. I tu w rejestrze czego będzie kuchnia. Nie lepiej ci było na parking iść? Tam. Auto, samochodów. Auto, nie auto, ważne, że można rozmontować. A jak tam moje roślinki, kurwa, zapomniałem. Moje warzywka. Powinny się poddać, przecież padało tyle czasu. No to jak padało, to dobrze rośnie. No się podały. No i super. Ty tu aktor coś posadziłeś? Coś tam po prostu tu posadziłeś i ona przetrwała do tego czasu. Mhm. Bo kilka odcinków temu zrobiłeś. Widzisz? Taka magia. No przetrwała, to jest silna. Tylko szkoda, że tylko dwie grządki podlałeś, no ale dobra. Z Kiptem się pamiętasz po chacie? To weź całe żarcie, przenoś tam. Nie, wiadro. Wiadro potem zrobisz. Żywność po lewej. A właśnie aktor, jak to było ostatnio z tą konewką? Czy my ją znaleźliśmy w końcu, czy nie? Tak. Znaleźliśmy. A gdzie ona jest? U niego w ekwipunku, przecież mówiłem ci już. Mnie się pytasz. No, ciebie się pytam. No, pytanie, czy aktor odpowie. A Bóg wie, gdzie to jest. Rozkręca małtka. Zmienia temat. Czyli już wiadomo, gdzie jest. Nie, nie mam konewki w ekwipunku. W plecaku? W plecaku też nie. Ściągasz to żarcie? Tak. Gdzie drzwi się same otworzyły? What the fuck? Nałożone. Tego nie mieliśmy. Nowe książki. Co pisma? Nie. Chcemy żywność. Żywność, żywność. Nie, napoi mamy. Napoi to mam od zajebania. Piwo i napoje też będziemy przenosić, no nie? Tak, tak. Kurwa, tych napoi w puszce, to jest zajebanie. Straszne, no. A ty włączyłeś sobie ten tryb wyszukiwania? Tak.
To jest znacznie łatwiej. Najpierw napoje i woda. Właśnie, nie sprawdzić tą piwnicę. Jak to się nazywało w końcu? Szukaj. Aha, okej. Okej. Ja już widzę. Fajna piwnica. Na chuj nam smolec. By cię utuczyć potem. Aha, dzięki. No co? Narzekasz. Nie wiem, że chcę mu dać jeść, to on jeszcze o... Już nie ma trzeba. Boże 90... Czekaj, 91, 91. No. To chyba nie jest mało, co? Nie. Powinien to chyba na górę dawać. Nie wiem, przynosisz coś, czy nie przynosisz? Zbieram. No ja już zebrałem dwa razy po full jeku i rycaka. Ty się opierdalasz. No to mało żarcie, jest jakoś pochowane dziwnie. Jak pochowane? Nie używasz tego tugla. Masz tam kategorię, kliknij sobie segregacja kategorii i tylko zjedz sobie na żywność. Let's go, 7 poziom naprawy pojazdów. Wow. A elektryka jak u ciebie? 1,5 poziomu. Ja ci powiem, że znalazłem takie miejsce, że się da wbić kurwa, tam chyba z 9 poziom. Mamy latarkę, która możemy robić lampę. Okay. Zrobimy na te roślinki tam. Fotografia, rozgrywka. I parasol mam wziąłem. Otworzymy go u aktora. Nie powiem gdzie. Tacy koledzy. Tacy koledzy. Nie masz kolegów. Ja ci nic składać nie będę. Wow. Chcesz, to się baw, ale do zębów. Moja postać już straciła 1/4 życia na wymontowywaniu i montowaniu. Nie ma odpoczynku. Przynajmniej teraz sobie segregujemy to jedzenie. No. A tam coś kurwa znaleźć. A to jest skrzynka przy mnie, co jest? To ona też na jedzenie? Teoretycznie tak, ale widzę, że wody to my mamy już full. Prawie w obu skrzynkach. Mdło się mnie złapało. A, to już od dawna. Nie starczy mi tego miejsca, to jednak ta skrzynka trzecia też będzie na napoje.
Pół godziny przenoszenia przedmiotów. Kurwa, jesteśmy świetni. Ja też to robię. No to zajebisty super, gameplay. Super odcinek będzie. O Jezu. Dobra, jestem ready w sumie. Ja też. Wezmę na drogę tylko coś. Maczetę mam, na który byś chciał. Okej. Poużywać. 85 kilo mam, jeszcze mam nadwagę. Dobra, dawaj, lecimy. Trzeba dokończyć tę pomiejscówkę. Mam prawie czego wszystko. Ten samochód zostawimy. Mój kilof jest na wyczerpaniu, więc mam sam drugi. No tam sport był. Bo teraz przy jakimś tam wysiłku pokazuje ten, co to powoduje. Mhm. I tylko przy wysiłku, czy nie, ogólnie. W wszystkich perkach masz. Przy dyskomfort. No najedź sobie myszką. No tak, tylko właśnie tam mam normalnie, coś mi jest i tyle. Nie ściągnąłeś mojego spolszczenia. Nie masz chuju. Dobra. Nie, ogólnie z tym modem jest taki problem. Jakbyś sobie teraz wziął, na przykład zmienił język na angielski w Zomboidzie, to by ci to działało. Nie mam po prostu języka polskiego. To jest bardzo dziwnie zrobione moim zdaniem, ale no niestety. Ja na przykład mam, bo w tym moim spolszczeniu dodałem po prostu plik PL, nie? O, aktor też. Durcem pewnie też ma. Nie wiem. Masz wszystkie te modlety. Co ty mi niesiesz? Masz. Kurwa, krasnala mi przyniósł. Ten aktor tworzy, co ja pierdolę. Aktor, sorka, że cię o tobie wspomniałem tak. Ale ten generał, co tam tak leży, to jakoś tak mi wkurwia, gdy przejeżdżamy. Weźmy go którymś razem i połóżmy w bazie, nawet żeby on nie działał. No dobra, możemy tak zrobić. W sensie nie był włączony. Nie wiem, skąd mi się wziął aktor nawet. Bo leży i nic nie robi, może do tego. A to ja tu siedzę, upgrade'uję jeszcze Turcjanowi auto. Jeszcze bardziej. Ło, ale pierdolło. Śmiesznie byłoby, jakby wydarł mordę akurat. Wow! Ty, bo ja mam nudności. Pamiętasz drogę, no nie? A. Ja tutaj takie wymontowywanie wszystkiego robię. No i co, że robisz? Dostać chyba jest bardziej odporna na nudności. Bo mi zniknęło tylko jak wyjechaliśmy z bazy. Ty wiesz, już miałem ponad 50%. O. Już miałem chorobę tak naprawdę, nie nudności. Jak zobaczysz jakiegoś dziwnie wyglądającego zombiaka, mów. A jak one są ubrane właściwie? Jakoś na biało czy coś? Jakiś... W sumie nie. No to nie wiem, jak ja ich rozpoznam. Mogą być zombiaki? Plecak ewentualnie. Właśnie, no przyszukuj zombiaki. One nie muszą być, wiesz, jakoś tam super takie widzialne. To chyba w lewo, tak? To jest nasza miejscówka. Wziąłeś mod? A ty nie wziąłeś? Nie.
Ja żartuję, wziąłem. Jezu. Coś tam mówiłeś, że bierzesz multi ten. Musiałem cię trochę wkurwić. Nie mogę go zniszczyć. Nie możesz? Nie. Blon, myślałem, że mod możesz wszystko niszczyć. Nieźle coś robisz. Wiem, dobra, nie. Wiem, czemu nie mogę tego zniszczyć. Zmęczenie? Nie, od drugiej strony to muszę zrobić. O, świetnie. To są wzmocnione ściany podwójnie. Właśnie, a jak z tym? Czym? Naprawianiem tych ciuchów. Bo tego nie ma. No nie, nie dodałem czego, zapomniałem o tym. Okej, okay, aha, to się dodałeś. Zapomniałem. Patrz, teraz jak się normalnie tutaj obszukuje zombiaki, ty tylko podchodzisz, pyk. Troszkę mi się jej wybiło. I już widzę zegarek jeden. Perfumy jakieś są nawet. No teraz to się robi sprawniej. Kurwa, to jest bez porównania, nie sprawdzi. I z podłogi ściąga i ze wszystkiego, nie? No. Dobra, mamy przejazd. Ale ten samochód dziś czarny, to też chyba bierzemy, no nie? Ja się w ogóle zastanawiam, czy by go... Dobra, jednak nie mam przejazdu. Czekaj, myślałem go. Chciałem, że w dwie kratki się zmieścimy, ale niestety nie. Ty wróciłeś jakieś mapy? Tak. To są te mapy z tego czarnego. Ja pierdolę. Ja się przejechałem. No, a w sensie dostałem tylko tak jakby. Myślałem. Ale nic mi nie zadałeś nawet. To tyle dobrze. No i mamy przejazd z przyczepką. Świetnie. Lekko HP nie mam, ale to jeszcze ze wcześniej, bo byłem przemęczony i tam w ogóle to... Jak przenosiliśmy to jedzenie. To tak, tu była chyba horda, z tego co pamiętam. No pora było ich. Chyba się porozchodziły. Może i poszły na północ, bo tam, było trzęsienie ziemi. No. O, jest konewka, zarazu. Nie, o, nie, no, nie poszły na północ. Poszły na południe. Czy my tutaj damy z nimi radę? Nie wiem, one są tak strasznie w rozsypce. Możemy spróbować. Ja sobie siekierkę wezmę. Młode wyburzenie we wsadzie. Widzenie. O, dobra. Ja zaraz wyjdę, jeszcze raz pakowuję kilo. Kurwa, deszcz. O, deszcz. Kurwa, to siekiera jest mega wolna. Ale mocna. Powolutku, powolutku, nie spiesz się. Dziwne, w ogóle nie zareagowały te zombie na mnie. Leciały z automatu do mnie. Dobra, to jest horda prawdziwa. Poszło do ciebie. Ten dalszy przyszedł do mnie, a ta bliższa przyszła do ciebie. Nie wiem, dziwne. Ajaj. Poradzić co? Nie wiem. Bo w razie było jak mówią, jak idą do mnie. To co widzę? O, z dwóch stron. Uważaj. Mam zadyszkę. Uważaj, 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 uważaj. Tym jakoś lepiej idzie. Może kierowca nie jest taka mocna.
Dużo zabiera staminy, mega dużo. Idę na stamin. Dobra, poczekaj, odpocznijmy chwilę. Nie jestem zmęczony, ja ich biorę. Jak wolisz. Znowu jakie przerzucenie. Tylko uważaj, bo ja idę jeszcze z dołu. Ja? Ale że tak w deszczu pracujesz? Zresztą sobie zobacz, jak tu części nasze teraz aktualnie wyglądają. Ja mam kurwa obniżony DPS, uważaj. Minus 50%. Uważaj, skip, kurwa, nie da się zabić. Tania do aut typu spod... Krzyknęła! A ponad Tania, dobra. I do od tyłu też! Pipi. Może. Szybko, szybko. Ja muszę odpocząć, bo ja ci nie pomogę. Ty, aktor, ty mówiłeś, że to nie działa, tak? Działa! Wiesz, nam działa. Jezu, ale ich tu jest. Tak, to jest kogoś większość. Kilof to jest Slayer. Ty, tylko nie przyjadę przepływ tędy. No. Teraz się kurwa zapnę. Weź nie rozjeb jeszcze tego auta, bo jak stanie, no to będzie ojoj wielkie. Dobra, no musimy ich stanęło. No spokojnie! Uważaj! Odejdź! 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 Kurwa, bo cię przejadę! Dobra, mówiąc ten, że musimy ich zabić, no to od razu wysiadłem jakoś taki instant. Dobra, kieruj się w tą stronę. Możesz się tam powoli tłuc, nie? Bo na mnie idą. Strasznie tak ten... Ja się mogę zająć. A właśnie, miałem skończyć rzeczy. Chyba ich jest za dużo. Żyjesz tam? Żyję. Będę ciebie z zębiakiem nie pomylił. No dobra, idziesz ten. Kurwa, jaka horda cię goni. Dobra, zostawię tutaj. Powtórka. Widzisz tam jakieś zębiaki? Tył nie. Uważaj, tył, 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 tył. Właśnie zauważyłem w ostatnim momencie. I naprawa aut wpadła mi na 8 poziom. Dobra, Turcjan. Może? Chodź i zobacz sobie to auto. Już tylko porozkręcam sobie. Troszkę za duże zmęczenie już mam. Ale speedrun. Ale ich dziobiemy. I on chciał tu jeszcze kurwa zębiaki wpierdolić. Które auto? To nasze czarne to. A szyba gdzie? No właśnie montuję. Czekaj. Jak wygląda bez szyby? Do ukrycia? Bagażnik jeszcze trzeba naprawić. To już sobie, ty ogarnij. Ładnie, ładnie. No. Bardzo ładne auto. It's looting time.
Ej, żeśmy ich wyrżnęli na maksa. No. Te 0,8 jest 1000 kili. O dziwo. No. Fajnie ta trawa wygląda tak truchła. Wszędzie. Ja przepraszam Turcjan, ale muszę wziąć to na jazdę próbną. Wziąć. Właśnie wziąć. Tylko się nie rozjeb. Nie wiem czemu, ale zawsze mi daje tak czystą satysfakcję. Ten samochód już kurwa jest kaplica. A może kluczyki dasz? Aha, pomyślę. A rozbijesz się? Nie. Ty się tłuczysz tu jeszcze. Jadę sprawdzić, czy to w ogóle przejdzie to auto. Szadę też rady. A który jedzie przegląd zrobić? Mam zmęczenie trochę, więc mam. Mam ci pomóc? Nie, no nie zapaliłem. Weź teraz tych zombiaków, kurwa, ludy bieraj. Jest bestia. Jest bestia. To z Wadowic, czy skąd? No taka, że się... Podlasia. Masz w buszę cię, jaś. Otwórz bramę i jadę. Jak się rozbije, to... Wutututututu. Zwrotność ma dobrą. No. To auto to jest rakieta. Prędkością nie gardzi. Otwórz tą bramę, kurwa. No kurwa. Zegarków chciałem zegarków. Chciałem tylko sprawdzić, czy jak dam ci do prowadzenia, to... No. To czy przejdzie. To czy marudzić nie będziesz. Koleżanka nie... tutaj czego, kurwa? Na zewnątrz już. Ej, tylko raz tam krzyknęła. No. Dobra, ja idę na chwilę do samochodu, bo jednak nadmierny wysiłek mam. Policja, na jedzenie dostanę. A nie wiem. Uuu, zakupiłem zębiaki są. Moja postać jest głodna od 3 dni. To zobaczmy, tyle jedzenia mamy, że... 3 szafki zapełniłem jedzeniem. Turcjan pracowników, ty kurwa, głodzi. A narzekają? Nie, bo nie żyją. No i super. O, to go nie spuszczyło. Jesus Christ, help us. A ty widzisz moje spuszczone teksty, czy nie? Nie. Nie mam polskiego. Będzie makaron z winem. Ty daj mi chwilę, muszę zjeść. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł jeść tu, w tym miejscu. A czekaj, no, mi gotowanie padło, czas na przerwę. Moc wyburzeniowy, możliwe oburącz. Gotowanie na czwarte leciało. Nie mamy naprawy pojazdów, to... Który? Który? Piąty? No, chyba piąty. Co, ja wczoraj miałem dużo książek, ale... Nie miałem jak sprawdzić, które mamy. Bo to... Chciałem wrócić dzisiaj. Na tomie piątym bym już sobie wymaksował. No, no. Dobra, mamy przejazd. Chyba, że robimy piwnicę. Można. W sensie ja nie będę w niej siedział, bo mam klaustrofobię. Jako postać? Że ja... No. Kto bierze takiego perka? No ja. Masz klaustrofobię? Wiecie, nie, właśnie na odwrót mam w sumie. Jeśli, jak już. Tylko jak się robi piwnicę?
To już jest poziom wyżej. Musisz mieć młotek na pewno. Ty fajkę zapalić. Kurwa, tylko to jest kolejny przejazd. Zacząłem palić fajki. Zabierz ją? Dobra, zupa się robi. Zatrzymaj. Mam go w ręku. A ja sobie przy okazji zaznaczę te książki, w sumie mogę tak zrobić. Nie wiem czemu tylko wcześniej zrobiłem. Zaznacz tą książkę. Idzie po lewej stronie ode mnie. Dobra, idę zjeść. To się super już robi. Dobra, ale muszę zjeść. Czy ja mogę zrobić tak? Wtedy? Aż. Co się robiło? Tak. Nasz całą wybraną literaturę. Zajebiście! Dobra, wszystkie książki oznaczone. A teraz będę wiedział, których nie mamy. To spolszczenie się przydało. Jednak by się przydało do tego ten grill, znaczy kula grill. Kuchenkę ogarnąć, bo mnie denerwuje robienie w garku w tym grillu. Kurwa, ile tu jest? Kiedy wyprawa? Taką żeśmy wybili, ale tu nie byłoby prawie ciężej, trochę mam wrażenie. Masz zupę? Wyprawa po rzecz. Jedzenie. Jezu. No ale tych tu musimy zabić. Czy to jest dupa? Jedzenie. Wygląda jak trutka. Dziękuję podobno. Koledzy jeść to. Koledzy jeść to. Krzyknął. Idą do nas wszystkie. Próbujemy? Rozumiem, że idziesz do nich, więc spróbujemy. Więc dwóch stron próbują. Dobra, uciekaj, bo na ciebie się rzuciło ich tyle na. Ja bym się aktor, jeśli już na doprawę, to bym się wybrał do bazy wojskowej. Do tej, co zwiedzaliśmy, tak? Tak. Tylko wiesz, że tam się ich poodradzało, co nie? Wiem. To jest z tego sprawne. To ja odkładam rzeczy do naprawy. Nie! Ugryzł mnie! No. Nie, zranienie, kurwa. O nie. O fuck. Nie. Uciekaj przed nimi. O nie, jaka szkoda. Skurwysyny jebane. Ale wiesz, jeszcze mogę umrzeć, to nie jest tak, że ja przeżyję. Nie wiem. Dobra, uciekaj, ja sobie radzę. Fuck. Można szalik też tym skórą. Co mi ugryzł w ogóle? Ty ja, kurwa, no. Nie miał co. Dasz sobie radę na pewno? Ja. Z tym chodzącym po ziemi może być problem. Thank you.
I co chcesz w bazie wojskowej zdobyć? Głównie to chcę iść po beczkę. Taką dużą beczkę. Nienawidzę, kurwa, tych wideł. Nie wiem, nie idzie mi tymi widłami. Moim głównym priorytetem będzie beczka. To może palnik. Ale to może, a mod wybrzeniowy zapakuj palnik. I tak dalej. A ja jedzenie zrobię, wiesz, co mniej więcej. Najgorsze jest to, że mam mdłości, kurwa, więc nawet nie wiem, czy jestem chory, czy nie. Uważaj. Nie, no naprawdę, te widły są chujowe. One raz atakują, kurwa, z boku, a raz, kurwa, atakują na wprost i się zacinają. Dobra, bo ja mam wyczerpanie już. I sobie usiąść, ja pozbieram loot. Tylko uważaj na siebie. Bo staram się, ale i tak nie wiem, czy to przeżyję. Kurwa. Gdzie? Nie mamy palnik. Ej, ale podczas walki to sobie bardziej patrzyłem na ciebie niż na siebie. Wszystko leży przy... No i dzięki ci wielkie za to. Przy tym... Przy bilardzie. Widzę te płyty, to wszystko. No, bo tam takie wszystkie rzeczy właśnie kładę. Ale nie mam jak naprawić kilofon, zaraz mi się rozjebie. Lepsze pytanie, co tutaj robi tyle płyt? No, przyniosłem. A no tak, przecież ty jesteś zbieracz tego wszystkiego. To ja jestem lub goblinem, ja nie ukrywam tego. Jak mi się kill off rozjebie, no to jestem, wiesz, bez broni totalnie. Ja coś ci dam w razie czego, nie? Jako Turcjan. Ja bym mógł walczyć młotkiem albo śrubokrętem. Ja jadę motorkiem. Ty bierzesz auto. Sobie wbiłem, kurwa, siekiery na piąty poziom i nawet z taką, no bym mógł powiedzieć, że 2/3 szóstego poziomu. Ładnie. Ja włócznie na drugi wbiłem. Zajebiste są te kilofy. Dobra, musiałem jeszcze wrzucić. No tu się jeszcze tłukę. A to w ogóle gdzie ty dostajesz? W szyję, no nie? Mhm. Ale tylko w szyję? Nie, ale zranienie. No to dobrze. Może przeżyjesz? Może. Mam nadzieję. No bo jak nie przeżyję, to kurwa ja nie wiem, kiedy my ten domek skończymy, naprawdę. Ja zgasiłem ten grill? Czy ty go zgasiłeś? Ja go nie gasiłem. To się skończył palić, czy...? A pali się. Informacja grill, no nie, no 8 godzin. A pali się. Zero nie. No i dobrze. No nie dobrze, bo muszę gotować. Jesteś gdzieś w okolicy koło mnie? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Jestem przy tych kontenerach na dole. To chyba gdzieś powinienem być jednak w okolicy. A mod wyburzeniowy, wiesz gdzie może być? Tak wiesz. Jest na pewno. Idę do ciebie. Teraz znajdę. Bo tu szukam po półkach i znaleźć nie mogę. Używałem chyba ostatnio. Coś z nim na pewno robiłem. No z jej same łóżka? Jak dałem. O, tu jest, dobra. No, o. W pierwszej szafce dalej na prawo, no. Biorę i pakuję. Tak. Zobaczamy wszystko. Dobra, ja tu na razie chodzę, nie wiem jak ty. Chodzę, też chodzę. Sobie chcę odpocząć, coś zjeść może jak mam. Mam ja mam tutaj jedzonko. Też mam jeszcze puszkę broski. Usiąść na ziemi. Rozkręcaj sobie od razu. Jezu, dopomóż. Właśnie nie mogę sobie porozkręcać, bo nie mam elektroniki na trzecim.
kurwa, przejebane. Czy my tu gdzieś jeszcze miski mamy? Ale jak jestem skillowym, to się mniej boję. Skillow jest szybki. Masz miskę wolną? I zajebiste DPS-y ogólnie ma. Stawiłem tu gdzieś. Ale teraz był, muszę przyznać. Proszę, podniosłem. Masz coś do dezynfekcji? O, niestety nie. Ja na wyprawy nigdy nie biorę z sobą takich tych. Te infekcje mam, kurwa. A masz może coś do bandażu? Taką wojskową? Mogę przynieść. Was? Przynieś, jak możesz, mam brudny bandaż. Weź mi kilka szmat czystych. Mogę wziąć kurtkę wojskową? Tak, wiesz, ja jej nie biorę, bo na dziury ma. A nie mogę jej, wiesz, poogarniać. Nie, bo nie mam żadnej kurtki. Dobra, dobra. Tam te kurtki nie masz. Ja czuję się teraz trochę jak w pierwszej wersji Project Zomboid, gdzie tam się robiło te rzeczy dla Kate. No. Ej, daj mi coś jeszcze, jak możesz, muszę HP sobie zrobić. Zobacz, czy nie da się na pewno tego po ten podstrzywać. Czego? Tej kurtki. Tu są brudne, to były brudne. Tej twojej, no. Tu z tyłu ciebie rzuciłem brudne, to ich nie bierz. Dobra. Tu jest ogólnie luz, więc spoko jest. Chyba się da. Nie ma napisane, że nie można? Nie, do naprawy ubrań potrzebujesz i guinić. Aha, to ty, dawaj co? Ja już robię. Idziemy. Chodź, czekaj. Czemu ty bez hełmu? Tu masz, leży. Zajebiście, nie widziałem. To mi go ściągnęły. W sumie do bazy idziemy, to tam lepszą znajdziesz. Kurwa, kłaki jedne, no. Załataj. Najgorsze, co mam cały czas te mdłości. Nie wiem, czy to jednak nie jest infekcja. Nie no, szybko by cię strasznie złapało, nie prawdaż? Znaczy ja tę mdłość mam od wyjazdu z bazy, więc... Ale może to być to niestety. Nie no, nie wydaje mi się. Ej, no i lubka sztuka. Nie krzyknąłem jakby co. Tylko naboi. Ja walczyć nie mogę w tej chwili. Byliśmy tu? Tak. Nie byliśmy takie rzeczy. Ej, ale chodź. Chodź tutaj. Wiem. Tam, tam było do wyważenia. Tak. Widzisz, tam po lewej stronie było? Bez masy. Tutaj na lewo na górę. Dobra, widzę. Możesz wyjebać ścianę właściwie. Był zamknięty? Wyjebie drzwi. Dobra. No, mamy wszystko. Kurwa, chyba w samochodzie. W samochodzie został młot. Pójdziesz? Dobra. Tym dłości mi spadły. Nie będziemy. O, no i git. To wszystko mamy, nie? W samochodzie czy w naczepie? W samochodzie. Na siedzeniu. Broń palną zostawiamy, czy... Ja nie będę strzelał. Coś to bierz. Samemu walenie. No to jedziemy w sumie. Nie ma co czekać. No dobra. Akurat na ranek dotrzemy. No. Otwieram bramę. Ja może najpierw... daj mi klucze. A nie zostawiałem w tym? No. Trzeba tą przyczepę zabrać. Już masz w tej klucze. Dobra.